Cześć, witajcie. Ostatnio przyszła paczka z nowościami marki Rebeltek. Jest kilka ciekawych i niedrogich gadżetów, w tym będzie potężny głośnik z serii Soundbox, jaki dowiecie się już za kilkanaście dni maksymalnie. Natomiast dzisiejszy gadżet jest rzeczą, która może się przydać w wielu domach. Za chwilkę zobaczycie go dokładnie, jakie ma funkcje, jak to się sprawdza, czy są jakieś wady. O wszystkim Wam tutaj powiem. Ceny jak zwykle są w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Przed nami kolejny ciekawy gadżet od marki Rebeltek, SoundClock 120. Urządzenie, które ma kosztować jakieś 80 zł. No i wykonane jest całkiem przyzwoicie, ponieważ mamy praktycznie całą obudowę z takiego gumowanego tworzywa, szereg przycisków oraz tutaj wykończenie takim materiałem. Wygląda to wszystko całkiem nieźle i jest taki wczepiany element, to jest po prostu podpórka do smartfona. Od dołu gumowe stopki i taka dość ciekawa faktura. No i po boku włącznik, wyłącznik, a także gniazda. Na kartę pamięci microSD, port USB, czyli na pendrive AUX, czyli połączenie bezpośrednie przy pomocy kabelka mini jack, który też jest w zestawie. No i ładowanie, też mamy przewód w zestawie. Jest też taka podstawowa instrukcja. I zobaczcie, jeśli chodzi o funkcje tego urządzenia, no to mamy tutaj ich sporo. Ponieważ jest właśnie uchwyt na smartfon, duży czytelny wyświetlacz, łączność Bluetooth, czyli po prostu mamy, jakby nie było, głośnik bezprzewodowy, 1200 mAh, całkiem pojemna bateria, która starcza na 7 do 8 godzin. Faktycznie w testach do 7,5 godziny spokojnie dobijało i 8 W w RMS-ie. To jest całkiem dużo jak na tej wielkości urządzenie. Powiem Wam, że ta jakość dźwięku wypada tutaj dość przyzwoicie. Zakres częstotliwości. Jeszcze mamy troszeczkę specyfikacji właśnie po boku, w tym też wymiary tego urządzenia. A teraz po kolei, co do tego uchwytu na smartfon. Ja mam duży i ciężki smartfon, a mimo to on tutaj się trzyma bezproblemowo. Jest po prostu za gruby, żeby tutaj się zmieścić. Standardowe smartfony wchodzą bez problemu. Mamy przyciski, które działają w ten sposób. Oczywiście do ustawiania czasu, do budzika, bo mam też budzenie tutaj, jak to w każdym radio budziku, głośniej, ciszej, przerzucanie utworów, mode, czyli tryby na M oraz przyjmowanie, odrzucanie połączeń, a także play, pauza. Jest też mikrofon, czyli możemy tutaj skorzystać z tego właśnie, jak z urządzenia głośno mówiącego, jak włączymy, co się dzieje. Welcome to Rebeltek Bluetooth speaker. Bluetooth mode. Standardowy komunikat Rebelteka. Jeśli widzicie tutaj, że coś mruga, to oczywiście nie mruga. Kamera tak tutaj łapie częstotliwość, to jest jak najbardziej stałe. Mamy podany tryb Bluetooth, sekundnik, poziom naładowania baterii. Można też głośnik bezpośrednio zasilić, po prostu podpiąć kabelkiem do przejściówki sieciowej i mieć go zasilonego na stałe. Można tak zrobić, nie ma problemu. Wtedy jednocześnie to działa jako antena. Jeśli nie, to jako antenę można wykorzystać ten kabelek AUX z kompletu. Bluetooth mode. Oczywiście radio w piwnicy nie działa, ale posłuchajcie, jak ono gra. Przed 23 maja, w przeciwnym razie... Realna i przyjazna atmosfera. Bogate zaplecze dydaktyczne we własnych obiektach. Wybiera sobie problem, z którym się chce... Powiem Wam, że całkiem ładnie łapie, właśnie jak podłączymy jakiś z tych kabelków, bo bez tego niestety, bez anteny, bez przedłużenia nie gra za dobrze, ale to jest normalne. FM mode, Bluetooth mode. Jak wepniemy oczywiście mini jacka czy USB, Line-in mode, to mamy widziane te pozostałe tryby. Bluetooth mode. Natomiast zobaczcie, co jest tutaj, o, 24 bodajże jest tutaj podstawowy poziom głośności. Wstawię sobie na przykład na 14, wyłączę. Power off. Włączę ponownie. Welcome to Rebeltek Bluetooth speaker. Bluetooth mode. No i raz, że ponownie wraca zawsze domyślnie na tryby Bluetooth. To drugie, że niestety głośność jest ustawiona na 24 domyślnie, a 24 to już jest, no, prawie max.
To jest właśnie dźwięk już Maxa. Jak zejdziemy w dół, nie ma komunikatu. W każdym razie mogło to być ustawione, nie wiem, na 15, na 20, 24 to jest troszeczkę za głośno, więc jak włączacie urządzenie, trzeba po prostu to ściszać. Także jak na przykład zostawicie sobie na radiu, to i tak musicie przełączyć tym trybem mode, żeby sobie przejść na radio, bo włączy się Wam na trybie Bluetooth. Tak więc jakieś tam niewielkie mankamenty są. Myślę, że da się z tym żyć. Jakość wykonania wydaje się tutaj bardzo dobra. Poza może takim malutkim zadziorkiem tutaj, który się zrobił na tym materiale, ale materiał wygląda elegancko. Całość jest tutaj poskładana bardzo dobrze. Równe te wszystkie otworki, nic tu nie odstaje, nic się nie rozpada, więc jest naprawdę ok. Jakość tego wyświetlacza jest całkiem dobra. Mamy dość jasno, a także jest to po prostu czytelne. No i dobra, w tej chwili ustawiłem budzik i za chwilkę zobaczycie i posłuchacie, jak to się sprawdza w praktyce. No i będzie też oczywiście test dźwięku. Bluetooth mode. No i to jest właśnie dźwięk budzika. Troszkę jak taki dzwonek telefoniczny. Dobrze, że nie takie wstawaj, tylko takie coś bardziej łagodnego, bardziej melodyjnego. Całkiem fajnie to tutaj rozwiązano, właśnie nie dając takiego charakterystycznego budzikowego dźwięku. Teraz łączymy sobie, bo już SoundCloud mi się tutaj wykrył. I posłuchacie sobie odrobinę dźwięku z tego właśnie urządzenia. Dobrze, próbka dźwięku była, no i pora ją skomentować. Nie jest to oczywiście urządzenie, przy pomocy którego rozkręcicie domową imprezkę, ani nie jest to też urządzenie, które jakością dźwięku zadowoli wymagających słuchaczy, ale mówiąc wprost, w tej cenie, mając tyle funkcji, to urządzenie gra naprawdę do przyjęcia. Przyzwoicie po prostu, mamy dość dobrą szczegółowość, jak na tą cenę oczywiście. Mamy jakieś basy, takie nawet przyzwoite, no i całość sprawdza się dobrze. Właśnie do posłuchania radia, czy do posłuchania jakichś utworów z telefonu przez Bluetooth jest ok. No i jeszcze sterowanie. Oczywiście play pauza działa. A także jak przytrzymamy, to przeskakujemy na kolejny utwór. I co jest ciekawe też, jak tutaj robimy głośniej, to też sterujemy na telefonie głośnością. Tak więc sterowanie działa ok i wszystkie funkcje tutaj jak najbardziej też działają. Ustawienie czasu jest bardzo proste, po prostu wciskamy ten przycisk i sobie przestawiamy godziny, jak i minuty. Dobrze, jeśli chodzi o minusiki, no to, że jeśli włączamy urządzenie, to na przykład wyłączyliśmy na radio, nie włączy się na radio, tylko na domyślny tryb Bluetooth. I druga rzecz, nie zapamiętuje ustawienia głośności. Szkoda. Urządzenie co prawda nie jest ustawione na swoją maksymalną głośność, na szczęście. Natomiast poziom dźwięku, jak dla mnie osobiście, jest za wysoko ustawiony właśnie w tym trybie domyślnym. No a zalet? W tej cenie urządzenie myślę, że ma troszeczkę więcej niż wad, ponieważ jest w miarę dobrze wykonane. Mamy Bluetooth, uchwyt na smartfona, czyli możemy sobie taką podstawkę zrobić do odtwarzania muzyki. Jest radio, które działa całkiem dobrze i do tego mamy czytelny zegar z funkcją budzika. No i co do jakości dźwięku, 8 W w RMS-ie tu pozwala tutaj na cieszenie się w miarę dobrym jakością dźwięku, jak na tej wielkości urządzenie, no i oczywiście w tej cenie. Dlatego całkiem długa praca na baterii i możliwość podpięcia tego na stałe do zasilania. Wtedy nie musimy się martwić o stan baterii. Tak więc gadżet dość ciekawy. Jeśli stwierdzicie, że w Waszym domu takie coś musi się znaleźć, to w opisie filmu, w linkach macie ceny tego urządzenia. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!